2012. Witam w imieniu organizatorów, czyli salonu Prokomp.pl, projektu Włocławek, Młodego Włocławka, Hub... Sebastian powie, bo on jest lepszy. CS Włocławek EU i Meet Kochani, żeby nie przedłużać, po kilku miesiącach udało nam się, że tak powiem, wypracować taki model. Mamy nadzieję, że jest to pierwszy, a nie ostatni, bo jak się mówi, że nie ma raz, jest pierwszy raz. To, że tutaj dzisiaj jesteśmy, stało się dzięki pomocy wielu przyjaciół. Na samym początku dziękujemy tym gościnnym murom, czyli Zespołowi Szkół Technicznych i panu dyrektorowi Donatowi Marszałkowi, który praktycznie kupił w ciemno ten nasz pomysł, i bardzo mocno dziękujemy panu doktorowi Pawłowi Chmysowi, który jak gdyby poczuł się jako również ojciec tego przedsięwzięcia i tam gdzieś teraz walczy z prądem. Tu mi się od razu Rejs przypomina i tam był taki cytat, nie walcz z prądem. W każdym razie nie tylko jak gdyby kwestie organizacyjne, ale również wsparcie osób publicznych pomogło nam zrealizować to zadanie. Jest dzisiaj z nami tutaj człowiek, jeden z najważniejszych ludzi, od którego zależy to, jak to miasto będzie się rozwijało i za jakie pieniądze, bo witam gorąco i serdecznie pana Krzysztofa Kukuckiego, przewodniczącego Komisji Budżetu i Promocji Rady Miasta Włocławek. Absolwenta tej szkoły. A pani podpowiada, że absolwenta również tej szkoły. To ja sobie tak, absolwencie Krzysztofie, absolwent Mariusz Wita. O, ja tak powiem, bo ja jestem również absolwent tej szkoły, także skończyłem ją dawno temu. Razem z takim absolwentem, który tam stoi pod drzwiami, również i nauczyciel tej szkoły, Ryszard Przybylski, bo ja z nim do klasy chodziłem. Stojący obok mnie to Sebastian Kępiński, Prokomp.pl. On jak gdyby wdroży was za chwilę w kwestie techniczne związane z grami. Ja tylko powiem jedno. Toalety są na dole. Prosiłbym nie palić na terenie szkoły, nie zażywać narkotyków, nie pić alkoholu, nie wławywać się do klas i nie robić wszystkich tych rzeczy złych, które podlegają pod kodeks karny. Prosiłbym o miarę ładne zachowywanie się, czyli też nie używania jakichś epitetów, inwektyw, nie wyzywania się, nie bluźnienia, bo to im lepsza atmosfera, tym wszyscy fajniej będziemy się tutaj bawić i tak dalej. Czy pan Krzysztof chciałby coś powiedzieć? Ja chciałem po pierwsze przywitać was tutaj bardzo serdecznie. Bardzo mnie cieszy, że pomimo tego, że to jest dopiero pierwszy taki turniej we Włocławku, to cieszy się on tak licznym i tak dużym zainteresowaniem. No i co, z tego miejsca wystarczy, powinienem wam życzyć przede wszystkim uczciwej walki i niech wygra lepszy, więc niech wygra lepszy i walczy uczciwie. Ja jeszcze dorzucę, że ten turniej również wspierają i patronują poseł Marek Wojtkowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Krystian Łuczak, przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Jarosław Kupało, zastępca prezydenta miasta Włocławka Jacek Kuźniewicz i radny powiatowy Jacek Jabłoński, którzy również wam życzą gry fair play, marki fair play, no i żeby wszyscy byli zwycięzcami. Ja wiem, że to jest trudne, ale no oni wam tego życzą, ja się do tych życzeń dołączam i oddaję głos Sebastianowi i kwestiom technicznym. Witam was wszystkich serdecznie. Gry wam są znane. Jak widzicie, stanowiska rozłożone. Wszelkiego rodzaju pytania co do każdej z gier proszę kierować do osób w czarnych koszulkach. W przypadku gry FIFA 12 jest to Grzegorz Lewandowski, który już się tam gdzieś kręci. Zaraz zapraszam Grzegorza do siebie. Grzegorz, kilka słów. Jeśli chodzi o grę, no to mamy trzy stanowiska do gry. Mieliśmy grać na panach, a myślę, że tak, jeżeli się osób gra na klamach, musimy donieść kompy. No przynieśliśmy na chwilę dwa. Myślę, że po sprawdzie się tak 15-20 minut już gramy. Czyli sprawa jasna, jeżeli chodzi o FIFA. Jeżeli mowa o Counter-Strike 1.6, tutaj sędzia główny tego turnieju, Przemysław, zaznajomił was w temacie.